Jose Mourinho przyjechał, Jose Mourinho w pierwszym sezonie zobaczył, co w Interze nie działa, Jose Mourinho w drugim sezonie zwyciężył. Veni, Vidi, Vici. To była kampania błyskawiczna, portugalski trener, którego w Mediolanie nazywają magiem, tak jak pradawną sławę Helenio Herrera, dokonał tego, czego nie dokonał nikt przez 45 lat. Tak długo w futbolu całą wieczność czekała słynna mediolańska firma na Puchar Europy, a dostała jeszcze więcej. Coś, o czym nikt nawet nie wspominał, nie marzył. Zdobył Inter też mistrzostwo kraju, zdobył krajowy puchar, zdobył wszystko, co było do zdobycia. Potrójna korona. Tego też nie osiągnął jeszcze we włoskim Calcio nikt. Te rekordy, inne oszałamiające statystyki, moglibyśmy wymieniać przy nazwisku Mourinho długo, moglibyśmy przypominać, że został dopiero trzecim trenerem po Ernestie Happelu i Otmarze Hitzfeldzie, który zdobył Puchar Europy z dwoma różnymi klubami. Ale ten trener, tak zajadle nienawidzony przez wrogów, których narobił sobie mnóstwo, jak gorąco wielbiony przez przyjaciół, przede wszystkim odmienił kariery wielu ludzi. Umożliwił sprowadzonemu z Genui Diego Milito, piłkarzowi wiecznie drugorzędnemu, niemal u schyłku kariery zostać bohaterem najważniejszego wieczoru w klubowym futbolu, a wcześniej rozstrzygać o zdobywaniu innych trofeów. Umożliwił Javierowi Zanettiemu, niespektakularnemu, ale wspaniałemu atlecie, niezniszczalnemu, od kilkunastu lat lojalnemu mediolańskim barwom i w ogóle wzorowi sportowca, wreszcie stanąć przed innymi i unieść jedną z najcenniejszych w piłce relikwii. Umożliwił wreszcie swojemu przełożonemu, Massimo Morattiemu, spełnić marzenie całego życia. Doścignąć ojca, przywrócić ukochanemu klubowi dawną wielkość i wypchnąć go na sam szczyt. Mourinho przybył, zobaczył, zwyciężył, a teraz odchodzi. W swoim stylu. Gdy tylko zszedł z boiska, dosłownie kilka minut po ostatnim gwizdku rzucił do kamer telewizji Rai, że jego misja jest skończona. Potem już na konferencji prasowej ogłosił: od poniedziałku rozmawiam z Realem Madryt. To nie będą łatwe negocjacje, bo w Madrycie trenerów nie szanują, a Mourinho lubi, gdy się do niego modlą i dają mu władzę absolutną. Ale posadę weźmie, to jest wyzwanie na miarę jego ambicji. Już ponoć przekazał szefom Realu, których piłkarzy chce wziąć i będzie twardo negocjował, żeby mieć warunki, jakich nie miał żaden poprzedni trener w Realu. Chce być pierwszym trenerem, który z trzema klubami wygrywa Ligę Mistrzów. To już zapowiedział, też dzisiaj na konferencji. Przed finałem mówił, że po ostatnim gwizdku w Madrycie chce zobaczyć swojego szefa Massimo Morattiego płaczącego ze szczęścia. Ale kiedy ogłaszał mu decyzję o odejściu, rozpłakali się obaj. Z Madrytu dla Sport.pl Rafał Stecz.